Hej, 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 słuchajcie, jest trzeci dzień wiosny, roku drugiego oczywiście, a ja witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Stardew Valley. Słuchajcie, w dniu jutrzejszym będziemy mieli urodziny Kenta, urodziny nowej postaci, której ja właściwie jeszcze nie znam i nie znam nawet jego preferencji. Za chwilę będę musiał chyba spauzować grę i zobaczyć, jakie rzeczy on lubi według Wiki, bo przyznam szczerze, nie ma go nawet w mojej rozpisce. Tymczasem jednak zobaczymy, co takiego jest w telewizorni. Jutro będzie przez cały dzień padać. Właściwie prognozy pogody nie są już dla mnie istotne. Jedyne, jakie będą dla mnie istotne, to burze w trakcie lata, bo one będą produkowały dla mnie baterie, a pozostałe? No pozostałe nie są już dla mnie istotne. To niestety tak teraz będzie wyglądało. Dobra, duchy po raz kolejny są zresztą neutralne. Trzeci dzień z rzędu. Coś mają wywalone w drugim roku. To już jest coś, co znaliśmy wcześniej. Jestem ciekaw, czy te... O Jezu, jak to dobrze wygląda. Mrr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 
słuchajcie, od zwierzaków. Lecimy do naszych krówek. Czy mam przy sobie wiadro? Nie mam, muszę jeszcze wrócić tylko po wiadro. Wiadro pewnie mam w tej skrzyni, tak jest. Cześć. Halo. Znalazłem sposób, słuchajcie, jak nie wyginać się przypadkiem przy krowach. Wystarczy zacząć je doić w momencie, kiedy w nie wbiegamy. To autentycznie działa. O, tu nie trafiłem, bo zjechało mi na bok. A nie, w sumie Butcher's po prostu nie ma. Ty, ciebie już doiłem. Jak nie ma. I to chyba wszystko. Dobra. Zbieramy siano. Przerzucamy je tutaj. Pięknie. Sorry, drogie panie, za te ostatnie dni. Musiałem się zająć farmą, ale już niedługo do was wrócę i będę wam pomagał ze wszystkim. Konewkę sobie wyrzucamy na bok, ona już mi nie będzie potrzebna prawdopodobnie nigdy w życiu. Proszę się rozejść. Czy ciebie ukochałem już dzisiaj? Jeszcze nie. Dobrze. Wszystkie ukochane, jajka zebrane. Chyba jeszcze jedno tu jest. Zaraz tam podejdziemy, tak wygląda jakby było. Nie, to tylko tak wygląda, jakby było. Dobra, spadamy w takim razie. No gdzie mi... Co za menda? Widzieliście, jak mi blokowała drogę? Si kurde, Reinhardt znalazł. Dobra. Pięknie. Niech się wszystko tutaj dzieje. Ja zobaczę, co mam do sprzedania w takim razie w mojej skrzyni. Na pewno majonez i... I to wszystko, okej. Okay. Ogarniemy dzisiaj jeszcze resztę farmy, no bo już muszę to zrobić. Niedługo zrobimy tutaj wspólne pomieszczenie dla zwierzaków. Może jeszcze dzisiaj? Właściwie co mi stoi na drodze, nie? Dobra. Jak to powinno wyglądać do końca? Gdzie są moje sprinklery? Sprinklery, jeszcze mi tylko dwa pozostały takie. W sensie do położenia. Tu puste, tu kładziemy. Tu puste, puste, tu kładziemy. I w takim razie stąd. O, idealnie mi się zapina ta farma. Ciach, ciach. I tutaj. Przepraszam, nie ten co trzeba. Dobra. I tutaj. Tak? Dobrze myślę? Dajcie mi jakieś narzędzie. Tak, dobrze. Jest idealnie. To bierzemy jeszcze motykę. Motykę. Motykę.
Cofnij, wróć, zmień, anuluj, da się to jakoś coś? Fuck, nie da się. Trudno. Nie tu, Jezu, jak mnie to wkurza, jak on nie trafia. I ostatnie, dobra. Sorry, ja to muszę zakopać, bo mi to będzie wkurzać niesamowicie. I cóż, musimy coś dzisiaj kupić. Musimy kupić jakieś nasionka. Skoczymy do Piera. Już teraz nie pamiętam, w jaki dzień ma Pierre zamknięte. Czy to nie są przypadkiem środy? Nie wiem, być może. W razie czego mamy jeszcze te. Fasole, tylko fasola jest zajmująca miejsce i z tym jest pewien problem. Tu było jeszcze jedno chyba, tak, jest jeszcze jedno, dobra. Zbieramy majonez. Znowu zapomniałem, bo miałem na coś zostawić majonez, ten właśnie z tych drugich jaj. Był mi jeden do czegoś potrzebny. Zapomniałem do czego, ale jaj mam właściwie codziennie, więc olać. Widzieliście, to była otwarta skrzynia? A nie otworzył się ekwipunek sprzedaży. Lol. Dobra. Jak ja stoję z drewnem hardwoodowym? Mam go dużo, to dobrze, bo ja chcę zrobić płotki te najwytrwalsze w tym momencie, żeby już się nie pieprzyć w przyszłości z ich naprawianiem. Nie chcę mapy, chciałem crafting i chciałem... O, dokładnie. Z jednego powstaje... O kurde, jeden. Dobra, powiedzmy, że wystarczy. Po pierwsze chcemy furtkę. Powiedzmy, że jedna będzie stała tutaj. Dobrze. Dobrze, ograniczymy sobie w takim razie zużycie troszkę tych płotków dzięki temu. Okej. I tu drugą furtkę, na wszelki wypadek. Pięknie. Zwierzaczki mają wolny wybieg. Mogą się topić w razie czego. Rozsiejemy im tutaj trawkę. Dobra, lecimy do Piera. Zobaczymy, czy on ma dzisiaj otwarte. Już naprawdę zdążyłem zapomnieć. Wybaczcie mi to, ale przez całą zimę nie musieliśmy do niego chodzić po nasionka i naprawdę zdążyło mi to wypaść z głowy. Zresztą te ostatnie pory roku, pierwszego roku, również nie były jakoś szczególnie wymagające, jeśli chodzi właśnie o farmę. Bo to już były takie nasionka, które siało się tylko raz. Frozen Tear dla Wizarda. Chyba mam jakieś, spróbuję. No, niestety, zamknięte. Siało się je tylko raz, a potem... a potem zbierało się plony przez cały sezon. Dobra, słuchajcie, skoro jesteśmy tutaj, to ja udałbym się do domu Jody i poznał jej męża Kenta, który prawdopodobnie tam też jest. Oni mieszkają tutaj, nie? Jody, Kent i Sam. Tutaj mieszkają, tylko ich aktualnie teraz nie ma w domu. To będziemy musieli wrócić później. To może w tym czasie weźmiemy faktycznie tego Frozen Tira. Jest Kent. Siedzi pod drzewem, siema. Zero. W ogóle wygląda jak nie wiem, jak postać ze Street Fightera. Jak Guile czy ktoś tam inny. Dobra. Doktorek się chyba speszył. Pewnie chciał iść... O, dobra, idzie. Spoko, no wiesz co? Randomowa rozmowa z doktorkiem.
Jesteś dziwny, stary, jesteś naprawdę dziwny. Frozen Tiry miały być, tak? Dla Wizarda. To sprzedajemy to, co znaleźliśmy. Ciasteczka sprzedajmy, po cholerę mi one. Sztab mam dużo. Tu schowajmy resztę hardwooda. Tu schowajmy płotki. Płotki. Tu jeszcze drewno i trawa, i kamień. Trasz niech powędruje prosto do maszyny odzyskującej. G. Czy są jeszcze jakieś jajka? Są. O, akurat na jedną całą pulę. Idziemy przytulić kotka. Idziemy zebrać sobie owoce. Niestety te rzeczy, nasze obowiązki codzienne strasznie się wydłużają teraz. Nie, nie masz jeść, masz zebrać. Masz zebrać! No. Jak tu się z nim dogadywać? Dobra, przeoramy przy okazji całą trawę. No. Troszkę ponad dniówkę z czegoś takiego im zebraliśmy. Co oznacza, że naprawdę musimy zasieć dużo, dużo trawy. Może w ogóle skosimy ją z całego... O, scenka! Jest... Lia. Chciałem powiedzieć, że Jody. A ona próbuje sięgnąć po owoc. Myślałem, że ona macha komuś gdzieś tam z lewej strony. Cześć. Przepraszam, nie chciałem. No, powiedzmy. Ja nie wiem, czy będę w stanie, my jesteśmy bardzo podobnego wzrostu. Wow, 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 dobra, tego się nie spodziewałem. Hehe, znaczy, dzięki. Dzieli się ze mną owockiem. To nie wyglądało jak jabłko na tym drzewie. Zresztą to nie jest jabłoń. Dlaczego ja jem jabłko? No. Ciekawe, czy jej kariera artystyczna się w jakiś sposób rozwinie. Dobra, widzę, że kwiatki różne gdzieś tutaj leżą. Rzeczy typowo letnie. Idziemy również po troszeczkę hardwooda, słuchajcie. Nie wziąłem tego Frozen Tira, ale jestem głąb. To już jest 6 po południu. Wracamy. Naprawdę, sąsiad zaczął wiertarą teraz łupać. Mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć na nagraniu. O, młotek też mu się odezwał, no fantastycznie. Dzięki, stary, dzięki. Nie mam przejścia tędy, muszę sobie zorganizować jakieś lepsze. Frozen Tear, Frozen Tear, mam na pewno. Dobrze, damy mu zwykłego. Niestety widzę po wykresikach, że troszeczkę będziecie to słyszeć, przykro mi bardzo. Czyli co, jutro znowu będę musiał motykom przekopać trochę miejsca, bo i pewnie część mi znowu zajdzie piaskiem. No, dużo zmarnowałem czasu i energii niestety przy tych grządkach. Przez to, że nie kupiłem wystarczająco dużo tych sadzonek. Jakoś tak jak na oko próbowałem określić ile jest tych pól, to wydawało mi się, że znacznie mniej. Tu też wszystko zarosło, zobaczcie. Dróżkę mi zablokowało. Halo? To może najpierw do Wizarda. Bo nie wiem, może o którejś godzinie znika. Chociaż to jest raczej stworzenie nocne, nie? Myślę, że nie będzie z nim problemu.
No, siema Łiziu. Proszę bardzo, Frozen Tear dla ciebie. Ile dostałem za to? 225. Małe śmieszne pieniążki, ale narzekać nie będę. Lecimy, słuchajcie, tymczasem do Forgotten Woodsów. Ja za każdym razem wiem, że inną nazwę wymyślam dla tego miejsca. Wystarczy chyba przecież spojrzeć na mapę i spróbować zapamiętać. Secret Woodsy. Dobra, Secret Woodsy. Ale Forgotten brzmi lepiej, musicie przyznać. O, grzybole się pojawiły. Super. Dobra. Są robaczki, zobaczcie, na trawie ich prawie nie widać. Dopiero sobie teraz przypadkiem zwróciłem na to uwagę. G. Dobra. Porobione, w takim razie, słuchajcie, idziemy z powrotem do domu. Zrobiła nam się 10 z tego wszystkiego. Ja myślę, że dzisiejszy dzień skończymy wcześniej. Jeszcze ewentualnie odpalę sobie Wikipedię Stardew Valley i zobaczę, co takiego lubi Kent. Co może mu przygotować na jego urodziny, żeby był zadowolony. Mam nadzieję, że nie jest to coś szczególnie trudnego do dorwania. O, wiem, co jeszcze możemy zrobić. Możemy, słuchajcie, sobie skosić trawę z tej strony. Zebrać troszeczkę szamy dla naszych zwierzątek. I posiać kolejną. No dobra, trochę mi się tego udało zebrać. Obstawiam, że 4-5 dni takiego wyżywienia dla zwierząt nam z tego powypadało. Można nawet więcej. Można nawet okolice 6 dni. Chyba, że się coś... Ło! Wyżera! Dobra, zdecydowanie dużo więcej. Może zostawmy trochę, żeby coś miało z czego regenerować. Tak samo tutaj, przejdźmy po prostu gdzieś środkiem i zostawmy tylko małe obszary. Przystąd tylko zrobię, żeby nie ograniczało nigdzie. Dobra, i to niech się tam jeszcze potem regeneruje. Tak samo to. A ja wracam spać. Zaraz wybije nam godzina pierwsza. Tak jest. No, pieniążki małe mi tu wpadły, ale przyznacie, że jeszcze po prostu nic takiego nie zrobiłem dochodowego w tym roku. Dobrze. W takim razie ja kładę przed sobą telefon i robię małą pauzę, albo nawet nie muszę robić małej pauzy, będę wam po prostu komentował na bieżąco. I wchodzę sobie na Kent Stardew Valley. Idź. Kent. Prezenty. No, o Jezu, on jakieś dziwne pierdoły lubi. Jakieś jedzenie, którego ja w ogóle nie mam, do którego ja nie mam dostępu.
Lubi piwo. Mogę mu kupić piwo. Albo omlet. O, mogę mu omlet zrobić. Nie jest to jego ulubiona rzecz na świecie, ale myślę, że w takim momencie wystarczy. Dopiero go poznaliśmy, on jakieś ma wygórowane potrzeby i dziwne gusta. Duchy po raz czwarty z rzędu są neutralne, to jest interesujące. No tak, o węgorzach wiemy. Omlet, no to ja już mam gotowy prezent dla niego. Zobaczmy, co tam w skrzynce. Tymczasem Shane znowu coś ukradł z Jojo Martu i nam to podrzuca. Niestety nie jest to zupełnie przypadkiem jedna z rzeczy, które lubi Kent. Dobra, piwo. Majonez. No podnieś go. A inventory full, naprawdę? Dobra, to bawimy się w sprzedaż. To i to i... To i to i... A zostawimy to sobie, zobaczymy jak mi co mi da plus farmingu. Czy to zwiększa w jakiś sposób szansę na to, że mi dropną złote rzeczy? Być może? Ciekawe. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. I miodek, miodku dawno nie było. Miodek też jest dobrym prezentem dla niektórych. Coś bym zostawił w którejś ze skrzyń. Zostawiłbym to i to i to i to i to właściwie też i to i to i to, bo nie idę do tych. O, jest nawet piwo w razie czego. Zapomniałem zupełnie o nim. Kompletnie mi wypadło z głowy, ono też jest dobrym prezentem. Wiadro zostało... Tutaj? Aha. Cześć! No, come on! No, serio! W końcu. Dobra, jednak ten mój sposób z wbieganiem nie jest tak genialny, jak mi się wydawało. Ale pewnie i tak zwiększę szansę. Dobra. Wydojone, moje drogie. Poproszę teraz sianko. Właściwie tak to zrobimy. I spadam. Grzejnik, mam nadzieję, prądu mi nie marnuje. Muszę te maszyny teraz gdzieś przenieść, nie? Musimy znaleźć im nowe miejsce. Cholera, trudne decyzje. Zrób na razie miejsce tutaj. Trochę mi głupio będzie wychodzić przed to, ale trudno. Cześć, moje drogie! Pozwólcie, że najpierw zajmę się jajkami. Waszą szamą. A dopiero na końcu wami samymi. Dobrze. No i tu chyba też sobie zrobimy kegownię naszą. Tak sobie myślę. Dobra.
niech się robią, a ja zaraz będę musiał doprodukować kolejne. Jak się je produkowało? Z czego one były? Dużo hard tego. Hardwooda na serowe maszyny. Kurde, to nie jest tani sprzęt, tak sobie teraz myślę. Elf krystale będą trudne na przykład do dorwania. Myślę, że nie mam ich jakoś szczególnie dużo w mojej skrzyni. I tu zrobimy z kolei rząd kegów i rząd słoi. No, powiedzmy, że nie będzie sobie takie miejsce. I tu gdzieś będzie stała jakaś na przykład, nie wiem, skrzynia, gdzie będę trzymał wszystkie rzeczy potrzebne. Nie jest to zły pomysł. Tylko niech się poprzerabiałem te fanty, to potem je poprzenoszę. Dopiera. Nic innego mi nie zostało. Lecimy dopiera. Oczywiście tam będę musiał jeszcze zrobić jeden płotek. W drodze do tych, znaczy wychodząc z tego miejsca dla zwierząt w kierunku właśnie tych moich słoi i innych maszyn, żeby nie latać za każdym razem naokoło. Dobrze. Co my chcemy? Sześć dni. Obstawiam, że to nie jest zły pomysł. Mówiliście jeszcze, wiem co mówiliście, że rabarbar zdaje się od Sandy jest najlepszy w lato? Idziemy w takim razie na pustynię. Ale upiera i tak chce jeszcze kupić dużo starterów trawy. I w ogóle chce z nim porozmawiać. Przepraszam stary, że ja cię tak zaniedbuję. Okej. Powiedzmy, że jest G. Powiedzmy, że siema Caroline. I lecimy najpierw po rabarbar. Dopiero potem będziemy kombinować, co dalej z tematem. W ogóle dzięki, że daliście mi znać o tym w komentarzach, bo tak zupełnie szczerze jestem tak odzwyczajony od myślenia o pustyni, że prawdopodobnie sam bym na to po prostu nie wpadł. Gdzieś by mi to przeszło obok. Lecimy, przynajmniej tam nie pada pewnie. Pewnie tam jest nadal sucho, pięknie i słonecznie. Ej, ja słyszę deszcz. Dobra, przestało. Ale było słychać jeszcze przez drogę, nie? No, są jakieś kokosy, podnieśmy je sobie. Jak za darmo pieniądze leżą na ziemi, to przecież nie będziemy wybrzydzać. Cześć Sandy, najpierw z tobą porozmawiam. Skoro już wystarczy, to okej. To będzie mega istotne. Starfruity, żeby ogarnąć. Dobra, a póki co faktycznie startujemy z rabarbarem, bo to jest tylko jedna rzecz, która się tutaj nadaje. Wezmę tego z milion, nie? Żeby już było na zapas, żebym nie musiał tutaj specjalnie przyjeżdżać. Cześć robaczki. To już może jak jesteśmy tutaj na miejscu, to spenetrujmy te otoczenie. Tutaj często są fajne rzeczy. Znaczy często. Jest duże zagęszczenie. A owoc kaktusa, jakby nie patrzeć, jest bardzo spoko. Wracamy. Wracamy do naszego ulewnego Pelican Town. Zbierzmy też w takim razie zwykłe kwiatki stąd. Posadźmy trawę gdzieś tutaj.
trochę zostawimy, żeby sobie porosła, prawda? Jak już troszkę wzrośnie, to dopiero wypuścimy zwierzęta. O, sorry. Dobra, zamknięte. Jak się robiło płotki? Teraz wy mi przypomnijcie. Płotek, to jest ze zwykłego drewna, sztuk 10. Raz, dwa, trzy, dziewięć, 10. Właściwie posprzedawajmy też te fanty, co mamy tutaj. Tak, wydoj płotek, no to jest po prostu genialne, stary. Powiedzmy, że nie wiem, tutaj. Czym się to rozwala? O, pięknie. Dobra, i tu będzie przejście i jak gdyby maszyny będą docierały tutaj i tutaj. I odtąd już będą kolejne, tak? A tu będzie jeden przesmyk, jedno miejsce wolne. Super. Idziemy sadzić rabarbar. Czy ja mam jeszcze? Mam jeszcze. Nie, gdzieś schowałem te moje nawozy. Miałem tego ponad 40 kilka, z tego co pamiętam. Nie, 30 kilka. A, nadal dobrze. Wiecie co, ja się troszkę boję, że się zaraz zagonimy i Kenta dzisiaj nie znajdziemy. Więc może najpierw bujnijmy się do niego, a farmę zrobimy wieczorem, co? On pewnie będzie zaraz się zwijał do domu, żeby posiedzieć z żoną i z dziećmi. Co i tak jest dziwne, że go spotkaliśmy na zewnątrz w ogóle za domem przy drzewie. Nie było go, wiecie, od tak dawna i nie chcę spędzać czasu z rodziną. Podejrzany typior. Cześć, Kent. Jego spojrzenie. O Boże, ten wyraz twarzy. Dobra, coś tu dla ciebie miałem. Co ja dla ciebie miałem? Miałem dla ciebie omlet. Czy szanujesz omlet? No, dobra, lekki uśmieszek i od razu pierwsze serduszko. Spoko, ziomuś. No problemo. To przywitajmy się już od razu z całą resztą. Siemasz. No, twój tata wrócił. Też się cieszę, że nic mu się nie stało. Cześć, Vincent. Vincent, jesteś naprawdę najgłupszym dzieckiem, jakie widziałem. Jesteś wioskowym debilem, nie? Dobra, spoko. Nara. Spadam na moją farmę. Jeszcze sobie zajdziemy właściwie tutaj na lewą stronę. Zobaczymy, może jakieś tam, wiadomo, sęki się pojawią. Nic, no to nic. Jeszcze możemy zejść na chwilę tutaj do Lii, ale jest zamknięte, więc nie. Lecimy na farmę. Zaraz, a czy przypadkiem opad deszczu nie ocaliły moich grządek przed... Nie, dobra, nie, zaszły jednak piachem. Już myślałem, że się uratowało coś tam. A tu bida. Okej, zacznijmy od tych. Ja myślę, że rabarbar posiejemy na tych polach. Ja lubię, wiecie, jak są takie płaty takich samych grządek. Super. Będzie tego za mało pewnie, nie? Bo będzie dużo za mało. Najgorsze jest to, że ja nie mogę zrobić chyba więcej. W sensie mogę zrobić, ale niewystarczająco dużo. Mogłem po prostu kupić u tego upiera na cały sezon. Dwadzieścia sześć tylko.
Co ja sobie za to kupię? No cóż. Ile będzie, tyle będzie, nie będziemy narzekać. Nie musi być przecież wszędzie. Sadzimy. Dobra. To i te pola od razu zagospodarujemy. To wszystko, co sobie tutaj leży. Tu gdzieś było coś puste jedno, z tego co pamiętam. Na górze, gdzieś mi się rzuciło w oczy. Tutaj jedno, o. Dobra. Coś jeszcze? Tu jedno. No i dobra, reszta posiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiem, że pewnie część z was tęskni do rozwijania naszych relacji socjalnych i no mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli w końcu wrócić na właściwe tory, jak tylko się ogarniemy z naszą farmą i podstawami w drugim roku. Jednak praca, praca, praca teraz wzywa. Co dalej będzie? Dalej dzień wolny i urodziny Luisa. A na dziś, słuchajcie, to wszystko. Ja w takim razie dziękuję wam bardzo za uwagę. Czekam oczywiście na wasze kolejne rady dotyczące tego, jak rozwijać tą farmę w drugim roku. No, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.